Jak sprawa inwestycji wygląda w gminie Tuczna, panie wójcie? Jeżeli chodzi o inwestycje w gminie Tuczna, to powiem tak, że ten rok jest bardzo obfity dla inwestycji, dla zadań inwestycyjnych, ponieważ w 2017 roku złożyliśmy naprawdę rekordową ilość wniosków i większość z tych wniosków akurat przypada na ten rok do realizacji, także proces oceny, proces inwestycyjny, przetargowy trwał niemal 3 lata, jak widzimy, i w końcu udało się. To, co mnie najbardziej cieszy, co obserwuję tu i teraz, i nastąpiło też w związku z tą efektem koronawirusa, to, że gmina Tuczna doczeka się bardzo szybko w tym roku, do końca roku, sieci światłowodowej. W ramach programu centralnego, programu operacyjny Polska Cyfrowa, w gminie Tuczna praktycznie w każdej miejscowości będzie sieć światłowodowa. Większość posesji zostanie przyłączonych, natomiast tam, gdzie instytucja oceniająca stwierdziła, iż nie ma tak zwanych białych plam, no w obecnym wykazie nie ma tych gospodarstw, tych posesji, natomiast wiem poniekąd od pracowników wykonawcy, iż będzie możliwość rozszerzenia projektu i przyłączenia wszystkich chętnych do sieci światłowodowej. Widzimy, jak jest to ważne w tej dobie, tego nie można było przewidzieć. Natomiast też takim projektem, który zakończyliśmy realizować w tym roku, też bardzo związanym głęboko z tą sytuacją, jest wzrost dostępności e-usług. Projekt realizowany w partnerstwie z Euroregionem Bóg i kilkoma samorządami z naszego powiatu i powiatu parczewskiego, gdzie pozyskaliśmy kwotę ponad 200 tysięcy dla naszej gminy, dla naszego projektu. Pozwoliło to zupełnie zmodernizować usługi, także każdy mieszkaniec, który zechce wejść na zmienioną już stronę gminy, nową, założyć login, hasło, konto założyć, będzie mógł płacić podatki, zaglądać do swoich zasobów, jeżeli chodzi o zobowiązania, na przykład wobec gminy, a więc opłaty ściekowe, śmieciowe, za wodę i to wszystko zdalnie, praktycznie bez wychodzenia z domu zrealizować. Także no tu też w przypadku zagrożenia minimalizujemy to zagrożenie i no tak się złożyło, że też w tym roku ten projekt bardzo ważny, oszczędzający czasa i też chroniący zdrowie został zrealizowany. Bardzo cieszą te projekty najtrudniejsze, bo najtrudniej jest sięgnąć po środki na budowę dróg, chodników. No nie wiem, dlaczego Unia akurat podchodzi do tego, że drogi nie są ważne, chociaż według mnie to jest krwioobieg i na tym powstały miejsca pracy. No w tym roku też udało się rozpocząć realizację tej tutaj drogi. Jest to droga gminna, współfinansowana z wojewodą, z Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie, wsparcie w wysokości 50%. Odcinek ten zostanie zmodernizowany, przebudowany, doprowadzony do stanu jak należy. Tutaj na drodze gminnej w ramach projektu też będzie chodnik. Będzie nawierzchnia zupełnie nowa na szerokości 5 metrów, tak jak jest w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz około 2-metrowy chodnik tu z tej strony lewej od strony szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży. Prowadzi ta droga do środka zdrowia, także bardzo potrzebna i uczęszczana droga. Również wspólnie z powiatem bialskim realizujemy od poniedziałku praktycznie, bo udało mi się też pozyskać z Urzędu Pracy wsparcie na zatrudnienie osób, które nie posiadają stałej pracy, także podpisałem umowę. Będziemy od poniedziałku już tutaj dwie osoby z Urzędu Pracy zatrudniać przy wsparciu Urzędu Pracy i te osoby plus kadra moja gminna stworzą brygadę, która na odcinku w kierunku Sławatycz przez Tuczną, jest taki około kilometrowy odcinek chodnika do przebudowania. Tu wspólnie z powiatem. Powiat dostarcza materiały typu krawężniki, obrzeża, kostkę brukową. Natomiast ja zapewniam sprzęt i ludzi oraz, no wiadomo, cement, piasek. Także tu na spółkę z powiatem wykonamy ten już ostatni odcinek praktycznie przebudowy chodnika w Tucznej.
Co poza tym? No, też realizujemy już drugi etap programu rewitalizacji gminy. W pierwszym etapie częściowo zagospodarowaliśmy otoczenie szkoły, jak widać. W drugim etapie budynek po byłej spółdzielni kółek rolniczych, który to obiekt przejąłem kiedyś swego czasu za długi tak zwane. I w tym właśnie budynku, w tym obiekcie już rozpoczął się proces modernizacji. Obiekt zostanie zmodernizowany, zaadaptowany na potrzeby spółdzielni socjalnej. Powstanie tam spółdzielnia socjalna, która będzie miała profil mechaniczny, usługi mechaniczne oraz cateringowe. Zastanawiamy się też wkrótce nad rozszerzeniem tych usług, ale od czegoś trzeba zacząć. Także w tym roku proces inwestycyjny do końca tego roku się zakończy. Adaptacja budynku, wyposażenie, czyli sprzęt gastronomiczny, sprzęt mechaniczny. Oddzielny przetarg będzie na wyposażenie, natomiast od najbliższego roku też zostanie zapełniony pracownikami, którzy się kwalifikują właśnie do bycia uczestnikami spółdzielni socjalnej. Jeżeli chodzi, tak jak tutaj pan redaktor powiedział o fakt, iż gmina musi działać i działa bez względu na koronawirusa, no to petenci na bieżąco są tutaj obsługiwani, natomiast proces inwestycyjny ze względu na to, iż gmina Tuczna od samego początku, jak to było tylko uchwalone, posiada fundusz sołecki. No i ten fundusz sołecki, z uwagi na to, iż drogi mamy, jakie mamy, gruntowe w większości, bo sieć tych dróg na terenie naszej dużej obszarowo gminie, chociaż jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, nie dużej, dróg mamy około 200 km i te drogi były naszymi siłami, naszego sprzętu, bo mamy równarkę gminną i koparkę ładowarkę. I przy wykorzystaniu materiału zakupionego były remontowane, modernizowane. Ale zauważam, że już naprawdę dużo dróg wykonaliśmy i to takich, które w pierwszej kolejności prowadziły do posesji zamieszkałych. Teraz już doszliśmy do tego etapu, że praktycznie robimy drogi do lasu i w pole, tam gdzie już nikt nie mieszka, natomiast rolnicy chcą podnieść komfort dojazdu ciągnikiem. No, muszę się poskarżyć, iż duże szkody w naszych drogach gminnych wyrządzają tutaj przedsiębiorcy współpracujący z nadleśnictwem, z lasami państwowymi. Są to naprawdę potężne, ciężkie samochody, które na naszych drogach dokonują wielu szkód. I tutaj no, staramy się jakoś dojść do porozumienia, natomiast w tym momencie no, bardzo ciężko dojść do porozumienia. No, to jest twardy biznes, opłacalność, natomiast taki samochód, który potencjalnie powinien 25 ton przewieźć, natomiast zakładam, że 40 ton ma na sobie, no jest w stanie praktycznie zrujnować tą pracę, którą włożyliśmy. Może jeszcze na koniec o inwestycji, która być może niekoniecznie po stronie samorządu gminnego nie udała się. Wykonawca zszedł z placu budowy, słynne boisko w Tucznej. No słynne boiska, to ja widzę, nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane, że te inwestycje sportowe są takie trudne do realizacji. Przecież w przypadku Białej i wielu innych samorządów najtańszy oferent w trakcie procesu inwestycyjnego schodzi z boiska i zostawia no, nas niejako troszkę z rozgrzebaną robotą. No, natomiast my też mamy swoje terminy, bo nas wiąże umowa z Ministerstwem Sportu, która nam też określa termin realizacji. Całe szczęście, jestem w stałym kontakcie z Departamentem w Ministerstwie Sportu. Panie są chyba przyzwyczajone, że to jest częste tego typu działanie i już po raz kolejny otrzymałem przedłużenie aneksem umowy realizacji. No, czekamy teraz na dostarczenie projektu technicznego i kosztorysu przez projektanta generalnego, ponieważ wykonawca, który zszedł, myślę, że złośliwie dokonał oprysku murawy na płycie boiska do piłki nożnej, przez co no, ta murawa praktycznie zamarła w ubiegłym roku. W tym roku nieco zaczyna tam coś się dziać, ale to jest rdzawa żółta, także została skażona chemią i musimy teraz zdjąć co najmniej 15-centymetrową warstwę gruntu, usunąć to, wywieźć
i nawieść nową i tak to niestety wygląda. To nie spowoduje, że ten wykonawca dostanie więcej pieniędzy, tylko mniej, ale to już jego wybór i trudno z tym dyskutować. W każdym razie gmina z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych nie poniosła. My jesteśmy zabezpieczeni. Nie przelaliśmy środków, które żądał wykonawca, bo praca nie została w tym zakresie odebrana. Część, którą się dało odebrać, odebraliśmy, jeżeli chodzi na przykład o boisko, które wykonywał podwykonawca, a więc boisko o nawierzchni syntetycznej a la Orlik. Ono zostało przez innego wykonawcę, podwykonawcę, generalnego wykonawcę i bardzo dobrze, fajnie funkcjonuje. Ono jest oddane do użytkowania, można użytkować jak najbardziej. Natomiast główna płyta nie nadaje się do użytkowania. Ja osobiście bałbym się teraz dzieci szkolne tam wpuścić z uwagi na alergie potencjalne, bo to jest chemia, która tam została zastosowana. Natomiast wiemy, czym to zostało opryskane, tylko pewnie w dużej ilości, ponieważ policja, zgłosiłem to na policję, także policja przeprowadziła postępowanie, nawet znalazła kopię faktury, bo ten środek chemiczny został zakupiony u nas w Tucznej. Natomiast zlecił też mieszkańcowi tutaj gminy Tuczna oprysk, no i tak to się niestety ma. Także te inwestycje sportowe są piekielnie trudne. Natomiast rozrzut cenowy, muszę powiedzieć, był ogromny, bo wykonawca najtańszy podpisał umowę na kwotę 1 100 000. Kosztorys tego boiska wykonany przez projektanta to była kwota 1 400 000, natomiast kwota najwyższa to była kwota 1 900 000, także 800 000 różnicy i może z tego to wynika, nie niestety. Ja na chwilę jeszcze cofnę się do tych dróg powiatowych, ponieważ panie wójcie, albo zapomniałeś, albo być może to niewielkie są być może odległości odcinki, aczkolwiek no chyba trochę też gmina Tuczna zyskała na tej budowie drogi w Zabłociu, na Wólce Zabłockiej, kolonia Wólka Zabłocka, chyba tam kawałek kilkadziesiąt metrów również drogi poprawionej, a Kodeń rusza z projektem Leniuszki, połączenie komunikacyjne i asfalt. Czy tutaj coś właśnie, jeśli chodzi o projekty, o realizację na przyszłość, gmina Tuczna również może się pochwalić i coś wspomnieć? Leniuszki, Olszanki, mówimy o tej drodze. No, tą drogę realizujemy już od kilku lat w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Otrzymywaliśmy wsparcie, natomiast od 2 lat niestety pomimo wnioskowania nie otrzymuję z niewiadomych względów dofinansowania. No widocznie marszałek i zarząd twierdzi, że drogi w Tucznej są dobre. Natomiast będziemy nadal się starać. Także ta droga w Leniuszkach prowadząca do Kodnia praktycznie jest w miarę pozyskiwanych środków przez nas realizowana. Mamy tam dokumentację techniczną wykonaną dużo wcześniej, mamy pozwolenie na budowę i etapami po prostu wykonujemy. W każdym razie najważniejsze jest to, że sięga ona do zabudowań, do mieszkań, no bo chciałem przede wszystkim zadbać o mieszkańców w razie dojazdu, pogotowia czy dzieci szkolnych do szkoły. Także jest tam zapewniona komunikacja, natomiast no nie ma jeszcze tego prześwitu, przelotu do Kodnia, chociaż z tego co wiem, Kodeń chyba w przyszłym roku będzie na swoim odcinku do granicy z Tuczną wykonywał tą inwestycję.